Trudna robota dzisiaj, kapitanie. No na pewno taki typowy mecz walki i tak jak przypuszczaliśmy, kto strzeli pierwszą bramkę, ten mecz wygra. Na szczęście udało się to nam. Wrażenie, przynajmniej ja takie odnosiłem, iż w pierwszej części to wy jesteście bliżsi zdobycia gola, po drugiej, po przerwie odwrotnie, a tymczasem jednak udało się sfinalizować jedyną akcję. No dokładnie tak, jak pan powiedział, pewnie tak było. Staraliśmy się grać od tyłu, wiadomo, boisko troszkę ciężkie, niełatwo się tu gra w piłkę. Od tyłu graliśmy fajnie, ale gdzieś tam tych sytuacji nie stwarzaliśmy, także cieszymy się, że przynajmniej ta jedna bramka wpadła. No to właśnie, wspomnijmy coś naszym obserwatorom, tajniki tego obiektu, mówiąc o trudnych boiskowych warunkach. Na czym ta trudność polega? No, trudność przede wszystkim na tym, że nawierzchnia jest bardzo twarda i piłka się tu zachowuje, powiedzmy, jak na asfalcie. Może to będzie takie najlepsze porównanie. Także. Ale i do lodowiska także można byłoby poczynić przyrównanie. No, może też, ale dobrze, że troszkę deszcz polał, bo troszkę tą trawę zwilżył i ta piłka przynajmniej tak chodziła płynnie. Dzięki serdecznie i gratuluję 3 punktów. Dziękuję bardzo. Kwadrans na boisku, może nieco więcej. Jedna akcja, ale za to jaka? Przypadkowa, na pewno. A gdzie w tym był przypadek? Słabe uderzenie, ale szczęście dopisało. Muszę chyba częściej korzystać z tej lewej nogi, bo gdzieś tam szczęście dopisało i piłka w siatce. Odpowiada ci rola jokera? Myślę, że niekoniecznie, ale cały czas ciężko pracuję, żeby trener dał mi kolejną szansę w pierwszym składzie i mam nadzieję, że wkrótce tą szansę dostanę. Nie pierwsza to bramka w tej rundzie, kiedy wchodzisz z ławki rezerwowych i przesądzasz o rezultacie końcowym. Na pewno nie cieszy mnie ta bramka tak jak zwycięstwo zespołu. Zwycięstwo zespołu to jest najważniejsze. Przerwaliśmy tą złą passę i mam nadzieję, że teraz będzie seria zwycięstw. Zwłaszcza, że liga przyspiesza, a już w środę w Lubinie. Miejmy nadzieję, że wygramy ten mecz.